strasznie lubię, a ty mi takimi tekstami jedziesz, no. Ja się też zemszczę, żebyś wiedział. Dobrze, dobry. Ciepło jest. No, tak się zrobiło. Patrzcie na pana Maćka też w ogóle. No, rozgrzało. Rozgrzało. Pomogłem dziewczynie nieść statyw, no i dlatego wylazłem. Zaimponowałeś mi czerwonymi sztumówkami, chcę ci powiedzieć. Tak. Ja mówię o czymś poważnym, a nie. Maciuś, później z tobą bym dwa i pół zdania zamienił. Dobrze, to chodź Stasiu teraz, bo ja potem będę uciekał do Chodźcie. Tak, możemy zaczynać. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji Koalicji Europejskiej, przeddzień wyborów do Parlamentu Europejskiego. Bardzo serdecznie witam lidera naszej listy, pana Tomasza Frankowskiego. Witam wszystkich. Witam bardzo serdecznie radnych Rady Miejskiej Łomży, członków sympatyków Platformy oraz mieszkańców miasta Łomży. Szanowni Państwo, jak już powiedziałem, za niespełna dwa miesiące jedne z najważniejszych wyborów, które w przeciągu ostatnich lat są przed nami. 26 maja będziemy wybierali nowych posłów do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego te wybory są tak ważne? Ponieważ jak nigdy, to będziemy decydowali nie o tym dokładnie, jakie nazwiska się tam znajdą. Będziemy decydowali tak naprawdę o kształcie Unii Europejskiej, a tak naprawdę będziemy decydowali o tym, w którym miejscu tej Unii Europejskiej znajdzie się Polska. Czy znajdziemy się na skraju razem z populistami i nacjonalistami, czy będziemy w głównym nurcie Unii Europejskiej, w której będziemy na równorzędnej pozycji decydowali o tym, co się w niej dzieje. Jeżeli chcecie Państwo, tak samo jak my, a żeby Polska wróciła na należne miejsce w Unii Europejskiej, to prosimy Was, abyście wybierali kandydatów Koalicji Europejskiej. Dlatego tutaj dzisiaj z Państwem jesteśmy i dlatego będziemy Państwa przekonywać do tego, że to właśnie nasi kandydaci, że to nasz lider daje rękojmię tego, że jeżeli znajdzie się tam w Parlamencie Europejskim, to będzie najlepszym gwarantem tego, że Polska znów odzyska należne jej miejsce w Unii Europejskiej. Tomku, bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie mieszkańców Łomży. Dzisiaj korzystając z pięknej pogody, także z możliwości oglądnięcia spotkania piłkarskiego Polska-Turcja tutaj na waszym stadionie, chciałbym z Państwem się przywitać
i przede wszystkim powiedzieć, że Łomża jest ważnym miastem dla naszego regionu i także dla mnie, bo jako kandydat do Parlamentu Europejskiego jest pierwszym wyjazdowym miastem po Białymstoku moim rodzinnym, więc mam nadzieję, że to podkreślenie wagi pokaże, że tutaj chcemy również rozwijać się i żeby Polska i jako, znaczy może nie tyle Polska, co my jako region, który najbardziej graniczy na wschód, chcielibyśmy, żeby ta Unia Europejska się zaczynała, a nie kończyła. Znamy Państwa problemy Łomży, czyli trasę kolejową, która wciąż jest w przebudowie, a nie wiemy co dalej. Wiemy o trasie na Zambrów drogowej. Są to problemy, które należy rozwiązać i ja deklaruję, że będę starał się i obiecuję Wam, że nie tylko będę europosłem, o ile oczywiście głosy wyborców pójdą w tą stronę, że będę wybrany. Natomiast myślę, że warto podkreślić, że będę europosłem, który zamierza otworzyć u Was również biuro poselskie, by słuchać i rozmawiać z samorządem o Waszych problemach. Jeśli mnie dotychczas poznaliście jako byłego piłkarza, byłego sportowca, to byłem skutecznym napastnikiem i takim zamierzam być również europosłem. Skutecznym i prawdziwie pracowitym do bólu. Dziękuję. A ja mam pytanie, można? Proszę bardzo. Ma Pan dzieci? Tak. To dla mnie chyba to jest taką gwarancją, że Pan zechce, żeby te dzieci mogły swobodnie się po Europie i świecie przemieszczać, prawda? To prawda. Ewentualnie nawet studiować i tak dalej, że niby się trzeba paszportu, więc podejrzewam, że Pan będzie w tym kierunku działał, żebyśmy jednak zostali w tej Europie. Mam trójkę dzieci i także rozwój łomżyńskiego sportu jest mi dosyć istotny, ale bo chciałbym... Sport, rozumiem. W przyszłości w ogóle wszystkich, właśnie nie tyle nas, naszych dzieci. Jest to... Uczyć się, jeździć, pracować, gdzie sobie chcą. Jak najbardziej. Wiem o tym doskonale, bo też mieszkałem za granicą i wiem, jak łatwo się można poruszać w ten sposób po Europie. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nas? Przeciwnej liście są na czele sami politycy, a Pan z polityką to tak niewiele ma wspólnego, żeby nie powiedzieć, że nic. Tak, jestem młodym człowiekiem pełnym werwy, który chce realizować się tak, jak wcześniej wspomniałem. Byłem skutecznym napastnikiem, byłem sportowcem, ale również w międzyczasie ostatnie 5 lat jako przedsiębiorca, więc wydaje mi się, że moja werwa, mój zapał, chęć do pracy i chęć pomocy, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, 2 miesiące temu zostałem wybrany jako jeden z najbardziej białostoczaninem roku, jeden z 10 najbardziej znanych, lubianych i popularnych, a także zasłużonych dla naszego białostockiego miasta, więc uznałem, że może jest to ten moment, w którym mogę również się przysłużyć naszemu społeczeństwu i pomóc uzyskać unijne środki, żeby Polska znalazła się ponownie liderem segmentu w Europie i w Europarlamencie, żeby nas słuchano. A jakie języki Pan zna poza polskim? Wie Pani co, no z racji tego, że 5 lat mieszkałem we Francji, znam biegle francuski. Przy okazji grałem również w piłkę, więc można powiedzieć, że opanowałem w stopniu ponadpodstawowym język hiszpański, angielski i niemnożko paruski. Parlament Europejski to nie za wysokie takie schody, żeby od razu wchodzić do polityki? No, każdy od czegoś zaczyna, prawda? Natomiast mi się wydaje, że jestem na tyle obyty w świecie, znając języki, będę mógł sprawnie się poruszać również w Europarlamencie. Oczywiście tutaj nie tylko rozmowy w Europarlamencie, w komisjach, ale również te pozakomisyjne, w których trzeba znać biegle języki i mój francuski jest na tyle dobry, że mogę sobie, wyobrażam przynajmniej, że jest to moment, w którym nie skaczę na zbyt głęboką wodę. Co? Czy mamy jeszcze jakieś dziękuję pytania? Dziękuję serdecznie. Jeżeli nie, to dziękujemy uprzejmie. Teraz udamy się zbierać podpisy. Dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia i zapraszam do głosowania.